To możemy zaczynać. To co, ja też wszystkim dzień dobry. Czesław Tyrol, no życie mi wszyscy godzę za ty, bo ja Czesiek. W lesie już robię 58 lat. Jako bajter już, że tata mój też był gajowym. Niektórzy już słyszeli, co ostatnio rozgodą, ale może nie wszyscy byli tam na tym spotkaniu, nie? No. Tyle połowa była, bo... Aha, to nie szkodzi. Niektóre rzeczy przypomnę, mieszkaliśmy nad piękną rzeką Leśnicą, pomiędzy Piełką a Koszyncinem. To jest Leśnica, co płynie, właśnie zaczyna się w Psarach. Psory, wiecie jakie są Psary? Czyli go dają nie Psary, no Zepsor, Zepsor. Nie Psary, Zepsor. Ja, ale nie chodzi o to. A tam płynie sobie przez Koszyncin i w lesie my mieszkali taką rzeczką. I zawsze jak się okno otwarło, ptoki fajnie śpiewały. Tata mój leśnikiem, gajowym, no i wśród nie. No i tak, prądy my nie mieli, polelimy karbitkami, karbitki z oczeni, którzy nie. Bryner trzeba było zapolić, prawie hajcować, żeby był flama taku, to trzeba było wody więcej dopuścić, także to my wszystko tam robili, nie? Po lesie się krowy pasło, niedaleko rezerwat przyrody żurawi, żurawie pięknie śpiewały. No i tak, przepiękne życie takie. I tak tata nos nauczył kochać przyrodę. Tak, mego brata Józka, tak już znacie go niektórzy są. Pan Tyk, no, nie, no, tak, ja był na wykładzie, to był pan brat. Ja, to był mój brat Józek, nie, także... No, nic nie pozostało i no właśnie wam coś poopowiadać o tym. I to, co że wszystko, bo tacy słyszał, to, co że w lesie widział, napisał w kilku takich książkach. Ta książka to akurat o własnym terenie, tutaj to jest w Leśnej Dolinie Małej Panwi. To znaczy opis lasów tarnogórsko-lublinieckich. A wyście są na obrzeżu. Bo tak mniej więcej stąd, tam, to już tak nie ma lasa, ale tu się wszystko zaczyna, te tereny Kośmidry, Dziewcza Góra, Pludry, to wszystko wasze tereny, to tutaj opisuję w tej książce w Leśnej Dolinie Małej Panwi. No rzeka ma panę chyba znocie, wypływa tam z Polski, to znaczy z Tynkowa, za Woźnikami, potem przez Turawa i w miejscowości Czarnowąsy wpływa do Odry jako prawy dopływ, nie? I tutaj opisuję o przyrodzie, no to co wszystko w lesie widział, nie to co widział, to wszystkie zwierzęta, tutaj opisuję, a jeszcze tak pokrótko, Góra Grojec, że opisał, słyszeliście tak, Góra Grojec, jak był zamek koło Lubrzy, wiecie, tak góra srogo, tam jest fajna taka legenda, ja widzę teraz więcej czasu, to też, bo ja na samą godzinę, nie? Nie, może pan 3 godziny nie wygląda. Nie mogę tyle hebla dziury, nie mogę. W każdym razie w tej książce opisuje ta Góra Grodzi, Józefa Lompy. Słyszeliście nazwisko takiego cara wielkiego, to dobra. A to jeszcze trzecia książka, to walory przyrodnicze i kulturowe gminy Koszyncin. No to cała gmina Koszyncin opisuje właśnie te tereny takie te ciekawe, te rzeki, pagórki, różne rośliny, rezerwat przyrody Jeleniok Mikuliny, koło Piełki zaraz jest taki rezerwat przyrody, to też w tym opisuję. I tak na wstępie. I także postaram się krótko opowiedzieć o niektórych zwierzętach, bo słuchajcie, ja jestem ze wsi, z Koszyncin, to ty jest wieś, a wasza piękna miejscowość Pawłonków, to ty jest wieś. Także jest, jest wsiok, także ja. I tak się... Ja z tego dałem, ze wsi jeździ na wieś ludzi. Ja i tak, słuchajcie, i tak zawsze z tymi zwierzętami. I teraz tak krótko jeszcze powiem o tych wypchanych zwierzętach. Ja ani jednej sztuki nie zabił. Te zwierzęta są ciągle przejechane, a szczególnie pełno bobrów. Wiecie co, bobrów w ogóle jest przejechany wszędzie. Ja już tego do wypchania nie dowam nic, bo ja nie wiem z tym co robi. Nie? Ktoś mi tu go do borsuka był przejechany, nie dodaliście mi coś. Tutaj jakoś mnie jak się. No i tak, bo czasy mnie atakują, ci zieloni, wiecie, troszeczkę tam, czego to zabiją, ja tego nie kolekcjonuję, ja to mam dowóz wszystko, nie? Także. I postaram się krótko opowiedzieć, jak jest jesień, to przejdę o borsuku powiem. No wiecie, borsuki teraz się szykują na zima. To znaczy sadło borsucze to jest na zima około 3-4 kg. I one są teraz bardzo aktywne. Ich teraz dużo ginie, nie na drogach belekaj, nie w nocy, bo on prowadzi nocny tryb życia, nie? Ale kiedyś sadło borsucze było jako jedyny lek do 1963 roku na gruźlica, na tubera, jak to była, tubera, prawda? Tubera. To sadło borsucze i tam jest psa, coś brali z kamia. I ja mu powiem taki przypadek, że z Polesiun była taka śpiewaczka, a nazwiska nie wymienią, i ona miała 33 lata i była na tubera, holo, nie? Bo to wiadomo. I ona już rezygnowano tak, się wszystkimi żegnało to wszystko. A mój tata upolował borsuka i dowali jedzenie, bo do mnie ze Śląsk, śniadanie, łobio, wszystko im tam dowali.
do Walii, co ona nie wiedziała. Po dwóch, trzech miesiącach ona badosuje się, coś się batutto, bojo się i ona się wyzdrowiała, wyleczyła. Miała 33 lata, a zmarła miała 86 lat. Także borsuk uratował, nie? Do ciekawy gatunek, jak mu kaść nory borsuk, to mu zawsze czysto, koło nory zawsze mu latryna, to znaczy haźle taki, wiecie, dziura wykopana tam cedzi na smoli, potem to zaciepie prędko i zaś w innym miejscu zaś haźle robi, zaś kopie, jak jest kupa smrodu, zaciepuje to i tam mu, po prostu takie miejsce, mu czysto, nie zawsze. A list to jest leniuch. On zawsze ma koło nory, wiecie, od kur ma kości śmierdzące, potem ma te jakieś pióra od kur, nie, co porwie kaj, jakąś padlinę, jakąś skóra przy lesie tam śmierdzi. I lis wylezie przed nora, noga i cedzi za nią, nie, i on śmierdzi. A jak chce, bo lisowi się kopać, bo mu pazury, wiecie, takie małe, a borsuk ma pazury takie, widzicie, jakie to ma? To borsuk, żeby on... mu się wyprowadził lisowi, to przyłaził mu cedzi, sro tam smoli do tego, kości mu się rozrzeszyć i borsuk to sprzątał. Jak się wkurzy, wkurzy się wyprowadzi, wtedy lis błagi, wiecie? Ja, to tak mitry jak lis, nie? Mitry jak lis. Także to jest takie ciekawe zwierzę, nocny tryb życia prowadzi. Do ogródka czasem przyjdzie, jabłka porwie, albo co, albo marchewki się najetra, ślimoki zrobią, wszystko zrobią, prapadlina, ślimoki, wszystko, kaj co zdechnie, zrobią, wszystko, ale jest taki bardzo czysty, pachnący. Drugi tam kruk, widzicie go kruk? Tak, mniej więcej do 1980 roku, to był bardzo rzadki gatunek, kruk. I w lasach Tarnogórsko-Lublinieckich były no dwa gniazda, jedne we Woźnikach, a drugie koło Kosięcina. I one, kruki kiedyś były, do mniej więcej 1930 roku były bardzo pospolite, a potem ich mało wyginęły, a potem żaden nie wie, jak się dużo rozmnożyło. Ale inteligentny ptok, on lubi się dzielić, wiecie, bo nie każdy się lubi dzielić. Jak znajdzie jakąś padlinę albo jakiś futer, one furgają, lecą taką całą tyranierą z 10 km. Jak któryś zauważy futer, to tak korkuje na dół, wiecie, ta czajka, wiecie, tak. Jeden, drugi przylatują. I one się dzielą. One się po prostu dzielą, nie że się tam biją o to, tym trochę pozrę, tym trochę pozrę. Wiecie, jak czasem u nos jest u ludzi, tym zabrać, tylko nie dać, prawda? Ja to zawsze w szkołach to godzą dzieci, jak ktoś ma bombony, to nie na kruka wejrzy, nie? Tym do, prawda? Także kruk i to jest bardzo inteligentny gatunek, bardzo i mądry taki, także jest ich dość teraz dużo, ale też zaś za dużo, szkody robią, nie? Po prostu tym zające, kuropatwy, prawda, wszystko, nie? To znaczy, no, ale też ten gatunek ma być, też one są te kruki, czasami je widzicie, kawka też znacie kawki, prawda? Gawron jest najmniejszy, a kawków jest pełno we Lublińcu, a jest ten psychiatryczny. Tam tego jest, woje, co tam tego jest, także to jest też ta rodzina krukowata, nie? No teraz dojdziemy. A jak wrony do nich tam się... A to znaczy one się nie zwalczają, one nawet razem stada są. Ze krukiem, znaczy kruk, wrona, gawron i kawka, to one czasem razem furgają, nie? Po prostu one się nie zwalczają, one są takie przyjazne ze sobą, nie? Tam się może tak jedynie nie dzielą, ale jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo inteligentny gatunek i jakaś coś wykryje, a jaki nozmo, jakaś, flaki były zakopane, to z kilku kilometrów wyczuje. Zakopane flaki, trochę w liściach, bo naukowcy robili takie badanie. No ciekawym gatunkiem to jest bóbr, nie? No kiedyś były tu w średniowieczu, były bobry. Nie ma źródeł opisanych o bobrach, natomiast nazwy wskazują, że były bobry. Nazwy bobrowniki koło Tarnowski Gór, wiecie jakie są, nie? I jest taka rzeka Stoła, czy Stoula, co ona przez Krupski Młyn, Stanowski Gór płynie ze Srebrnej Góry, przez znaczy Bobrownik i przez Brynek płynie ta rzeka, nie? Przez Tworuk i do Małej Panwy pod tym wpływu, ta rzeczka. I tam byli dawni bobrownicy. Dawni był taki zawód bobrowniczy, nie? I tam w średniowieczu były takie całe rodziny, co w lesie mieszkały, pilnowali tych bobrów, bo ich było bardzo mało. A na skórka to była bardzo drogo, bo no biskupi mogli mieć copka z tego, albo książęta, ale najcenniejszy to był tak zwany strój bobrowy. Tam zaraz dołu pod życią taki, był taki ten, taki zapach i on, bóbr, jak kaj szedł, to mazał
teren, że se oznaczał terytorium, nie? I to było takie panaceum, że to kiedyś brali i to na wszystko było. Ponoć wszystko tym lecieli. Nie wiem, czy glaca, tak jak ja mówię, nie wiem. Wszystko lecieli, nie na tym. Podobno i to było drogę, nie? Ja jeszcze nie próbowałem, muszę się posmarować. Może mi kaj co było rośnie, a nie co co moje. No i ty, także te bobry, one robią tamy. I słuchajcie, i w 2005 roku, zresztą w tym często opisuję, ja te bobry tu sprowadził, 25 sztuk z województwa łomżyńskiego. Jak były srogie, małe województwa, to za Warszawą Łomża była. Wiecie, takie małe województwo. I tam, że taki wniosek złożył do Uniwersytetu Poznańskiego, przywieźli 25 bobrów i my je puścili w różne miejsca, na Małapanę. Nie są w Konnosu czasem też te bobry. No ale to one zaś tu przeszły stamtąd. No. W Kośmidrach też ja, i w Kośmidrach one są, na rzece Lublinicy one są, w Rzędowicach teraz. Na Małapanę. No i na Małapanę, ja. I teraz wszyscy przezywają na pana Czesława. A ja, ale tak, słuchajcie, tak, ja wam powiem tak, na Kokotku nie jest taki przypadek, że ci ludzie coś tam przyprowadzili, wiecie, tam przeważnie Zabrynicy, nie? Haja robili w zeszłym roku, że bobry tam pościnały drzewa nad Małapanem. Haja, nie? No. I telewizja przyjechała, to mnie wyznaczyli, że mógł iść przed nimi coś tam tłumaczyć. I oni na mnie z gębą, że te bobry drzewa ścinają, przewracają do rzeki. A jak no słuchajcie, jest to wasz teren? Nie. Nie wasz? Nie. No to co, o co chodzi? Ale one ścinają drzewa. A ja go słuchajcie, skąd się przyprowadzili? A z Będzina, ze Sosnowca, jak będą z Andrajku, no to rozumiem, nie? To ja będę to zamiast się cieszyć, nie? Że wyście się tu przyprowadzili i te bobry są, to wy haja robicie, nie? Ale one drzewa ścinają, po pierwsze nie są wasze, a ja będę, co one mają zrobić? Kamienie? Wyrybrze się, a oni co mają zrobić? No i ty. I to znaczy tak, czemu ja je tu sprowadzić? Po pierwsze, że one tu kiedyś były. I najważniejsze po co? Jest obniżenie poziomu wody wszędzie. O kilka metrów. Nam grozi susza. Od 92 roku. To, że tak padło do tego, ale nam grozi susza. Stawy wysychają. Studnie. Strumyki, studnie. Macie jakaś tu studnie jeszcze, prawda? Macie, prawda? No, jest to roztomi wody, prawda? Jest. Ale ja. I bobry regulują ten poziom wody. Robią tamy. Bo wiecie, jaka największa głupota była? Jeszcze za tego, za Balestryma, za Prynca Koszyńskiego, za Donesmarka, że robili, odwadniali wszystko, lasy, pola, nie? Odwadniali rowy głębokie, nie? I osuszali ten teren, dryny dowali, bo te są dryny w rękach. Uroszczyli ta rzeka, Kośmidry, Kośmidry, zrobili, a były takie fajne zakręty, domy, no, tam wiecznie ryba była. I teraz tak, i dlatego są też po wodzie. Bobry renaturalizują to wszystko, robią tamy, robią kanały jakieś, wszystko odtwarzają. Jak do mnie było prosto, teraz tak jest, nie? Byliście może jakaś na bobrowisku ktoś, byliście może jakaś tu pooglądać? Nie. No ale może kiedyś widzieli, okaże się, wybierzemy, każde bobrowisko mogliby się wybrać, wycieczka kiedyś zrobić na kołach, jak tam. Nie? W każdym razie, co jeszcze bobry, jaki jeszcze jest plus, że bobry po prostu, kaj są bobry, tam są ryby po tym, tam jest ptactwo, ptoków jest też, też co roztomni, nie? Właśnie bobry regulują poziom wody i właśnie tam, kaj są bobry, nie było jakichś gatunków ptaków, a teraz zaś są. Taki, na Lublinicy się pokazały zimorodki, takie kolorowe. Znaczy, jak tak słońce jest, a on furgo, to się tak błyszczy, nie? Taki szafirowy kolor, nie? To z kuli tego, że tam są bobry, zaś tam przyszły. Na Zagłówku też są te bobry, Zagłówek. Staw Zyska, to czuka gdzieś, nie? Staw Zyska. To te bobry właśnie tam są, one tam występują. No i nikomu nie szkodzą, nie? Także, aha, ja wiem, że jak ktoś ma pole albo łąka, to trzeba to rozwalać, nie? A tak, bo to nie wolno rozwalać, nie? Ale nikomu za to nic nie zrobi, trzeba to po prostu rozwalać. Ale on tym pierdą zaroza, jedna noc zaś tata ma zrobić, nie? Zaś tata ma zrobić. Zaś, w każdym razie, jak to się czymś to robi, ale jeszcze komuś doradza, bo ktoś nas właśnie po sesji, że bobry komuś robił szkody, bo no, ja nie wiem. Nie? Co? Tu te stawy, jak się jedzie na Kośmidrach po lewej stronie. A to jest pani teren, nie? No, nie jest mój, no, ale tam mają wynajęte. Aha, no, ale jest na to sposób, także można je też przegonić, także... Czym? To im powiem, czym? Ja pani powiem prosto, jak jest tama, nie? No.
łos walić tatama, tak mniej więcej do trzy ćwierci w dół, no. Dać ta koruła i ta ruła zaciepać. I one tej ruły nie zatkają, bo on do ruły nic nie do niej, bo co wciepnie, to za nim woda to przeleci. I tak ruła im dać, nic więcej. Ruła dać i co on będzie, co one se tama będą robić, to przez to będzie uciekać. I to tak klaśnie, wszystkie uciekają. I dwie godziny nie wyładzą, w ogóle nie wyładzą dwie godziny, bo one się boją, nie? Po tym jeden z tych bobrów, z tych starszych, wypływał trochę, naprzód te wąsy wystawił, pooglądał, potem wszystkie wypływają, także... A jak on gryzie takie drzewo, to słychać, jak jest tak cicho w nocy, to na 300-400 metrów słychać to, nie? A jeszcze o tych bobrownikach wam powiem, czemu tam jest coś na bobrownicy? Bo jak wybieli wszystkie bobry, trudno powiedzieć czym, czy ludzie, ale być może ludzie, to te całe rodziny poszły w stronę Tarnowskiej Góry, nie? Tam się osiedlili na żyznych terenach, bo to gleba drugoklasa, trzecioklasa, bo tam są gleby gliniaste. I co znaleźli? Nie srebro, nie? Jak Tarnowskie Góry powstały, nie? Jak rybka łorą, znalazł kawał srebra i tak dalej. I ci właśnie ludzie się tam osiedlili i założyli wieś Służebno i na do dziś na niego domy bobrownicy, nie? Czyli ludzie związani z bobrami, także bobrowniki. Dobra. Teraz, to jest ten szkodnik piorunowy. Nornica, wiecie, nornica. Nornica i wiecie, w ogródkach belekaj. I nornica nawet se robi zapas na zima. Beleco marchewka, seler. Ja bym powiem, my w tej leśniczówce mieszkali, mieli pełno seleru takie, nie? Seleru, ja wziął toczka i jada po seler, mama go do pioruny. Tak długo jeszcze, co mu tego, ja patrzę, co on tak wowiąc, nie? Biera, a tam lód w środku. Wszystko wykradł. I zamiast dwie tocki, to ino kupa skór było. Ale jest to nornica, nie? Tyś musi żyć, nie? Tyś kiedyś mój pies to zagryzł, nie? I ten. A wiecie, jak mnie wygoniali nornice? Szlały mi w ogródek pololi. Prąd, wiecie, to one wyskakiwały po tym łopatą dmuchy. Tam było tak dziurą na ja, ale już tak bym godą, bo to no, tak się robiło kiedyś, nie teraz, nie? No, teraz to nie, w każdym razie nie jest to pod ochroną. A co by pan na kreta powiedział? No? A kret jest pod ochroną, też go nie należy niszczyć. Ale przegonić. Ale to znaczy tak, ja to zawsze nie to miał. Jak on kopie ino po cichu ryl, bo on słyszy pierun, każdy szmer. Ryl, i potem go ino góry. I potem go biera i go wynosza, nie? Ale kret, jeszcze ciekawostka, mu powiem o kretach. Kret ma dużo glizdów, to je se magazynuje, ale je nie zabiją. Ma taki dołek i je podgryzą, bo glizda ma takie kółko, wiecie? Całe unerwienie. Ono tak lekko podgryzą i ona może tydzień żyć. I ona mu nie pójdzie stamtąd. Ona no jak on, i jak chce to się zreje, jedna, dwie, trzy, cztery się nazre, bo taką kółka tego. I ona nikaj nie spieprzył, nikaj. No, taka ciekawostka, nie? Tak konkretnie, nie? W każdym razie kret jest bardzo pożyteczny, on ty ze zero pędroki, są takie roboki, turkuć podjadek. No co to takie? Kurde, to on to ze zero, nie? No, turkuć podjadek ma takie łapy jak rak, nie? Bo tak potem kopie. To on właśnie kret to ze zero, nie? Ale na kreta jest łaska. Widzicie? Bardzo ciekawy gatunek, to znaczy tak, w lesie łasków nie ma. On kaj ludzie są, wiecie? Myszów kupa. Belekaj do nory wlezie, kreta zezre, nornica zezre i myszy, nie? To jest stare. To jest dorosło, to nie jest młodo. To jest dorosło, ja też dorosła łaska. I ja mu powiem tak, że ona łaska tamkaj mieszka w tych gospodarstwie, podobnie jak tuż nie robi szkody. Na tym terenie. I no idzie podobnie jak tuszka idzie. I jak my w tej gajówce mieszkali, to była rodzina, lata, nie? I łaziły koło nos, to no wie się nie boły. Tak, łaziły, im ciepali trochę w łóż, tu trochę tam czegoś, to się nazarły. I tata go do chłopcy wyjście i nie krzywdzili.
ale jak to chłopcy smyki, nie? Schleuderny mieli, jabłce by pociągali, a ta łaska przeleciała i mój brat klub do tyłu. I ona tu w zadek dostała z tego schleudera, guzyki, wiecie? To była ta stara. Rano my wstali, króliki pogryzone młode, kury pogryzone i cała rodzina się wyprowadziła. Zemściła się. A tata go do wyjścia i nie robisz, no jak to smyki nie do zemnie. A te łaski też teraz się biorą za kablę samochodowe, jest to prawda? Ja? Nie łaski, tchórze i kuny, i kuna. I wiecie, jak łaska kaś, jak ktoś miał łąka albo coś, to ona po norach no to i tak głęb w ciągu i zaś do nory. Ja nie tam może. Głęb w ciągu, zaś do nory, zaś do nory. A co można zrobić na te kuny? Bo u nas też chodzi po pracy. Ale kurde, w internecie byle jakieś łapki są, zapachy, ale to dość ciężko. Nawet przegryźnika pod autem. Mój synek mieszkał w bloku w Zespole Śląsko-Szyncinie i rano słyszy jakieś larmo, wszyscy wrzeszczą. Co przy autach? Nie. Było 8 aut i 7 aut było pogryzonych. Ale tylko niemieckie auta. To jest prawda, bo Niemcy w tych kablach mają jakiś środek, który im pasuje. One się nie chwycą za francuskie samochody, nic, tylko za niemieckie. One mają łój od Adolfa. No ale wam powiem tak, 8 aut było 7 pogryzonych. Łód włazi za polo. A ci zespół powiedzieli, ja, bo ona wie, że ty masz ojca myśliwca. Te auto lifting było w środku i ustawiły. Nie wiem, w każdym razie, no ciekawy gatunek, bo to jest zaś, to nie jest kuna, to jest tchórz, nie? Tchórz jest taki inny kolor, kuna jest taka jasno i kuna ma tu takie białe krawie, widzicie? A to jest tchórz. I tchórza my też mieli w tej gajówce, kaj my mieszkali i co roku były młode. Co roku młode i u nas nikt nie zagryzły. Ani my mieli króliki, kury, wszystko my mieli. Po krzywach my mieli jajca kury, niosły młode, kacki, nic. Przez okno my patrzyli, w południe ten tchórz wyłaził z tymi młodymi i między kurami. Kury takie młode. I to ten tchórz ma je do kury, to ona podleciała go za klapy i tak... Karpała go kajmiszko z pierunie, tam nie gryź, bo cię zaszczerą. To znaczy, to tak można tłumaczyć, wiecie? Uczyła je kajmiszko z kajśpis, nie rób... No nawet u sąsiadów jajca donosiły te kuny. Rozjak do sąsiadu krową, bo tam dowol zryć, nagle jajca się wysypały. No nagle pełno jajec, nie? A on jak bierze jajco, to wbijo te, wiecie, zęby, ma takie ostre zęby, wbijo, bo on tak przenosi, nie? Także tam kaj właśnie mieszko i jako jest też korzyść z niego. Kaj mieszko, szczury wygryzie, myszy i no one się z kotami nie lubią, wiecie, zbyt z kotami tam, nie? Ale to wygryzie i nie przyjdzie inny tchórz. Inny nie przyjdzie, bo tam jest tyner, nie? Także to jest taką korzyść, nie? Natomiast sąsiad nigdy nie woli go, nie? Bo sąsiad... No. Ale ostatnio, wiecie, kaj to jest, to są i kuny przeważnie, które jak ktoś ma chałupa ucieplano, na fiśli belek, albo w ogóle wszystko z rum wygryzają ten styropian. W nocy tą plują, larmo robią, dumie ludzie z głównym hopie przyjeść, kto zastrzeli te pieryństwo. Ostatnio we Szczebiniu organy gryzły, te kuny w Szczebiniu jest kościół, nie? No. I jeszcze jest takie nadajniki są na telefony, to by się ten kościół zapalił, bo one te przewody pogryzły, nie? By się kościół zapalił, nie? No i ksiądz go do panie Tyrol przyjeść pan do tego. Ja go na internecie idzie kupić takie coś, nie? No ale ja go do, no, a go do nie ma pieniędzy, ja go do, jo, ja mam, ale tu ksiądz zbierze kasa za te nadajniki, nie? Trzeba z tego wyłożyć trochę, nie? Ja sam w nocy nie wyda sprintu, bo wtedy mu powiedział, że mu tam sprintu czeka. Tak jak mi harba postawi, nie? Krasbusz tu, to ja zastrzela to, nie? W każdym razie, no, kun jest do cholery, kun jest bardzo dużo. Kiedyś kuny były, wiecie, kobiety miały kolię z tego, prawda? Kuna, prawda? To było drogie, o pierun, jaka to było drogie. Teraz to, żadna kobieta nie ma, prawda? Nie. Bo pójdzie jaki głupek ze szprajem, o pierun prawie. No, także jest to właśnie...
Sojka, kto znał Sojka? Ja. Jak to wygląda na Budejka? Słuchajcie, ja wam powiem tak. Bardzo pożyteczny ptok. I tu kiedyś, jak będę trochę czasu, ja wam powiem coś o hutnictwie. Jak wytopiali żelazo w Dobrodziniu Belekaj, to wycinali wszystkie lasy dębowe, nie? Bo ten węgiel drzewny miał dużo właśnie kalorii, wycinali i tych lasów jest mało. I sojka, wiecie co robi? Jedna sojka poradzi 2000 żołędzi, teraz jesienią, wynieść do lasa i posadzić Belekaj. W lesie i jak się chce zryć zimą, to śniega nawali, a teraz nie ma śniega, nie? I ona robi dziura, wykopie to, jak chodza po lesie, widza łuski, że ona to znodła. Ale jak jest licho zima, albo ona zapomni, nie wiem, skleroza mu sosnowy, to jak zbierą się grzyby w sosnowym lesie, nie? To widzicie dymstoki takie, prawda? No. To leśnicy nie posadzili sojka. I ona jakby odtwarza te pierwotne lasy, nie? Tutaj były te lasy, to ona to wszystko tworzy. Czasem ktoś mi mówi, Czesiek, ja bym taki ugór w ogródku, i tam mi ajle ktoś wciekł, znaczy brojdzie, nie? I ja będę to wszystko sojka. No, ale padło do lasu dębowego jest 2-3 km. To wszystko sojka sadzi, nie? Czasami jakaś na łące komuś, jak ktoś długo łąki nie kosi, prawo ugór, to ta sojka to wszystko sadzi. Downi zapręca w Kosmicinie, bo jeszcze tata mi powiadał, każdy ten leśnik, ten myśliwczyk miał piórko. Wiecie z tego? Żeby fajnie wyglądał. Wychucie, nie? Wychucie, żeby fajnie wyglądał, nie? Choć żadny był, ale z tym fajnie wyglądał. A to jest jeżyk. Jeżyk mi się kojarzy, wiecie, z tym, jak mieszano suszygamy krowy paśli. Tak jak jaskółki, wiecie co? Jak się miało na dysk, jak nie suszyli, to nisko, nie? A jak fajna pogoda, to wysoko, nie? Ale jeżyk to samo, jeżyk. I no jeżyk, on jest bardzo podobny do jaskółki, on cały dzień furgo, cały dzień furgo, powietrzu i on ma takie trochę, no, takie tuki ma. A gniazdo może być Belekaj, na wieży kościelnej, na fiślikaj, na strychu. On gniazda nie robi, on tak normalnie, wiecie, te młode ma. I jakby padało tydzień, to te młode za letargusą śpią. Tydzień, no bo jak padło, to nie furgą, nie? I jeszcze jedna ciekawostka. Jeżyk, jak jest fajna pogoda, to leci kilka kilometrów w górę, przewrócą się do góry łapami i śpi całą noc w lufcie. Jak są prądy wstępujące, normalnie w lufcie śpi. I to dopiero kilkanaście lat temu wykryli, jak radary byli, wiecie, radary. Bo tak żeby nie wiedział. I on też u mnie na podaszu lata, że miał jeżyki i były młode i potem jak była fajna pogoda, gwiazdy, wiatr, nie? To on ich nie było. Wrody nie wiedział, co, ale przez sputniki właśnie wykryli, że u mnie w lufcie śpią, nie? Także bardzo, to taki barometr był, nie? Jak się telewizora my nie mieli, nie? Radia, a się krowy pasło, to wypatrzyli na jeżyki. Ja już godą, co to jest, hamstery to są. Chomiki. Na polach tego kiedyś było pełno. One tak czekały, jakby pies godali, pies polny na to. A w Polsce godają cynkowie rezek na to. W każdym razie to są hamstery, co są na polu. Nie chomiki syryjskie, takie jak wasze wnuki mają czy w Todziesze, ale i tak, on jak zboże jest na polu, to on w tych torbach, nawali do tych torbów pełno, przynosi i stąd go dają hamster, nie? Jak do mnie baba szła ze sklepu, a miała wietasie, go dali, on ma hamster taki, nie? No, ale hopę ty tak chodzi, ja ty tak chodzi. Jakby się kobiety nie obraziły. W każdym razie on my jakieś w domu mieli tego hamstera, też mi go hodowali i on się tak nawalił pełno i miał taką dziurę, jak mu zrobił, taki kadłubę, wiecie? I on nie mógł tam przeleźć, nie? Tak i warta, bo nie mógł przeleźć. Dopiero potem wyciepał trochę łapkami, dopiero potem mógł przyjść, nie? I on tak około 20 kg jeden rychtuje się w ziemi, na zima i żeby to mu nie speśniało, to on cedzi po tym. Ja? Żeby mu nie speśniało. Bo tam jest dużo soli, nie? W tych sikach. I on to obcedzi i potem se zeleni, nie? No. Także. Także fajny taki. Kiedyś my go mieli, a do mnie były małżeńskie łóżka, wiecie.
i jak moja mama z tatą spali, przez środek było takie decha, nie? Rozmy go ustawili, przyszło, przetorbił ta decha na wyrok. Mama no z kijem goniła, tata go do zamiast hamstra, to ty dzieci goni. Każdy sympatyczny taki, już jest bardzo mało, nie? Ale u nas, jak ktoś miał gospodara albo coś, to no, u nich tak już nie ma około 30 lat na polach, nie? Może jeszcze gdzieś się zdarzają, może jakaś jeszcze są, we woźnikach mi powiedzieli, że jeszcze są. Po tym dyrdy, wiecie jakaś są, nie? Dyrdach to jest to niespodobno są. Także to kos, jest wiosna, zawsze gra na drzewo, ma jabłonka i się cieszy. Widzimy! Każdy ma ten samiec i młody samiec ma żółty dziób, a stary ma pomarańczowy. I jak ktoś to moja bunki, to one przylatują, prawda? A do nich podobne kwiczowe to takie paski mają, te jabłka wieprzają, nie? Tak jest, dużo jest. No. W każdym razie one się przycinają, one też lubią jemioła zryć. Znaczy jemioła, nie? To one też to zrób i potem roznoszą na tym, na drzewa i ta jemioła się przylepia do tego, nie? Także to też tam jest. Tak. A teraz tutaj nie was pan. To nie jest prezes albo co on jest? Prezes. Ja mnie już w przyszłym roku pędzyją. Czeko zarosał przyjdę do waszego klubu. Mogę podanie napisać. Jak życiorys napisa, to mi nie przyjmiecie. W każdym razie tak, słuchajcie. Jeszcze kupa lat temu były takie pszczoły, murarki dużo. Bo wszędzie było pełno tych chałupów z drzewa. No w Kosięcinie wszędzie były, prawda? Dużo było. No my nawet mieszkali w takiej chałupie ze trzciny i było tych pszczół murarki to są. I one nie żądlą i one nie żyją w społeczeństwie. Po prostu tak krótko to powiem, jak to wygląda. To jest ta kurówka, bo to trzcina, nie? Trzcinę sobie możecie wylekać na targa, na w stawie zyska, albo kaj na tej, na zagłówku, tam tego kierunku jest. I tak, samica znosi około 14 jajek do tyłki, znosi jajko i do opyłek. I tyle pyłku, że się wylęgo larwa, żywi się pyłkiem i potem to zagrodzą, wiecie, zagrodzą po prostu to miejsce, zagrodzą i zaś następne, i zaś pyłek, zaś jajko. I przez całe lato one się wylęgają, potem jest poczwarka, wiecie, poczwarka takiego, jak? I one są w kokunie, i one przez całą zimę są w kokunie, pszczoły, jako owad doskonały. Przyjdzie wiosna, wylatują i zapylają, i zaś tak samo, i tak kolejne. Ja jeżdżę po szkołach z tym, ty z domu, to wam też wszystkim po tym gratis dom. Robią na mięso te pszczoły. Właśnie, co wam powiem, nie robią. A do dzieci to jest bardzo fajne, pouczające, bo hoduję pszczoły, a wiecie, że pszczoły giną na świecie, wiecie? Zresztą wszędzie, prawda? Wszędzie, wszędzie giną pszczoły, prawda? A one, te pszczoły są odporne na te chemikalia wszystkie i odporne na te choroby, waroza, takie pierwieństwa rozmaite, nie? I co jest pouczające? Do dzieci szczególnie. Oni to hodują, nie mają z tego miodu żadnych pieniędzy, ale satysfakcja, że oni to hodują, nie? Że się przyczyniają pośrednio do tego, że te rośliny są zapylane, nie? Po prostu. I to jest takie, jakbyście się kiedyś chcieli, to dom tych kokonów wiosną, by to rozdową, by tego nie sprzedową, a tego się możecie na stawach naciąć. I no, że to, patrzcie, tutaj jest te kolanko, widzicie? Tu się to ucina, żeby ta rurka była i potem to się wiąże w takie te i jak na przykład, bardzo prosto, dziupla byście mieli z klocka, nie? To się do dziupli dowo. Albo flaszka, tapeta po tych wodach mineralnych, wiecie? To ino się ten wir utnie, to się wsadzi do środka i na jabłonce się powiesi, belekaj albo przyszopie i to one tam są. I to jest bardzo fajna taka zabawa. Moje wnuki to mają na balkonie w Zespole Śląsk, bo tam mieszkają na balkonie, na pierwszym piętrze i robią to normalnie wszystko, nie? Cieszą się, do szkoły przyłazą moja wnuczka, do szkoły wzięła i bardzo, bardzo, bardzo jest to pożyteczne, nie? Panie Czesławie, moja wnuczka też ma to, ale ona ma w takiej korze, wie pan, te gniazdo. Mm-hmm.
układane tam tak. No, ja, bo takie dumki sprzedawają. No, takie sprzedawają. Słuchajcie, jakbyście mieli w duma jakieś spróchniałe drzewo trochę, kawałek klocek, i no suche musi być. Bor maszyną 7 mm. Wywiertać jakieś takie, wiecie, dziury. No i powkładać. Ja, a to znaczy, nawet nie, to nie trzeba to wkładać, one się w tej dziurze zrobią. Aha, zrobią się w tej dziurze. A to można tak ino być, wiecie. I przyjechali dodać, dajcie siana, bo to koniami przeważnie. Pamiętajcie, koniami, prawda? Dajcie siana, dajcie mleka, dajcie 2 zł, to my mieli bieda, mam dla mostu, mam to jajka, wszystko to. A roznosł okradły. I tata zarobił 700 zł, a oni mamy 700 zł porwali. I po tym jak przyjechali, tymi koniami stoli i te baby z tymi dziećmi, tak? Tak, pamiętacie jak to przyjechali? Dajcie, a tata go zarobił do flinta i wymotyki, one się przewróciły, te dzieci zaczęły brzeczeć, a te cygany, siekiery, widły i lecą przez ten plac. A tata zaś wyrżnął im nad głową, bo tak widało, i te konie i uciekały. I te konie dopiero na piłce chycili, bo one się tych szwały ustali. No i od tej pory, co cyganie przyjechali, daj to do zarobu, albo nam do flinta, bo my zawsze mieli, jak się właziło do nas do kuchni, za drzwiami mieli flinta. Wiecie, taboret i naboje i maszynka do patronu do robienia tego. Co się prądowało, my to mieli, to my zawsze mieli. I to my po tym, no daj to jedno zaostrzygali. Ani mleka nie dostali, ani siana nie dostali. Co? Wiele lat minęło godzina? Ja ta godzina wyniesa, chyba że mi ktoś pomoże. Drogo przyjdź, to mi drogo przyjdź. A zasłonić, ja? Ja, zasłonić. Dobra, zasłońcie. Ja pomagam, że ci pomogę.
Pohajejcie się jeszcze. To jest trudne. Ale to pan ci... To jest niemożliwe, że on takie coś Zawsze pani ładnie zdjęcie z nią. Dama z łasiczką. O, Dana właśnie. Nie, jeszcze jedna. Zobaczcie się okazja, gdzie wychodził ci ze światła. Ci drzwi tam na zewnątrz. Bo powiedzieli, że naprawili, ja jest nie wiem. Słuchajcie, jeszcze coś wam powiem. No. To takie pożyczadło jest średniowieczne. To ma na swoim terenie bobra, tym ma dużo dobra. A kto przepędzi i zabije bobra, tym nie będzie miał nigdy dobra, ani wody. A to trzeba, to też, no próby się robi na frecie. Na frecie to nie słucha tak daleko. No po co trzeba dmuchać? Ja i teraz tak, słuchajcie, i to jest plesówka i ta trąbka została wymyślona na dworze Jana XV Fontesa w Pszczynie. Kto był w Pszczynie, Ząbku? Ja. I tam właśnie, że umiał leśników niszczyć za dużo popieli, zamiast w lesie to oni w knajpie siedzieli, nie? I on ten ples jeździł brycką i trąbił, nie? Jak mu się feśter nie odezwał, to znaczy co? Trinkował, prawda? Na tym siedział. No i tak, i on mu trąbił, nie? I musiał się odezwać, nie? No tak trąbił. Kaź jest. Feśter musiał trąbić, już zleca do ciebie. I prędz napisał, feśter jest do ciebie. No, ale jeszcze to, czym to też służyło, też, nie? Na przykład polowanie albo coś, wiecie. Bo teraz, jak dawniej to tak też było, że tradycja była, coś polowało, nie? Teraz to tam większość myśliwych coś tam weźmie, zaraz jadą, dojdą do tego. Ale na przykład jest takie słowo dzień dobry, czyli darbur, wiecie? Dzień dobry, czyli darbur, ja? I jest tako, to ekstra dowoz zagrom darbur, czyli dopiero się z wami witam, nie? No. Panie Czesławie, a mówił pan o tych, że wzywał tych swoich feśtrów, nie? No. A któryś umiał zagrać coś, a pocałem je w dupa. Nie, on pocał i mnie w żyć. A to...